posiadanie jedzenia, jedzenie czegoś jest czasami uważane za wybór kulturowy lub osobisty, ale myślimy, że to, co jemy, nie jest już tylko osobistym problemem. To dotyczy całych społeczeństw, środowiska, całej ludzkości i wszystkich zwierząt. Nie popieram argumentu, że powinniśmy przestać robić coś tylko po to, aby dopasować się do kodeksów etyki w obcych krajach. Oczywiście każda osoba ma na ten temat swoje własne przemyślenia, ale nie powinna narzucać ich innym. Ci z rządu tylko robią zamieszanie na ten temat, kiedy odbywa się duże międzynarodowe wydarzenie, takie jak Igrzyska Olimpijskie. Kiedy wszystko się skończy, milkną, a ludzie zapominają o tych sprawach, przez co rząd nie wprowadza w praktyce żadnych istotnych zmian.